I witam serdecznie w kolejnej części. Oczywiście no, wybieram narzędzie Move Tool. I no, fotomanipulacja teraz, prawda? Czyli jeszcze troszeczkę większy stopień trudności. O wiele różnych aspektów musi się tutaj zgadzać, zgrać, żeby to wyglądało jak należy. No, albo przynajmniej przyzwoicie. Dobrze. I taki pomysł. Piękny zachód słońca. Ładnie oświetlone chmury i tak dalej. Chcę ten zachód słońca przesunąć jakby w czasie, żeby on był później. Czyli mniej światła na dole, prawda? I o wiele ciemniejsze niebo, gdzie przez te prześwity, prawda, tutaj między chmurami widać gwiazdy. Tak? Dobrze. Rozpoczynamy pracę. Prawy przycisk tutaj. Duplicate. Tak? I zmieniamy tryb krycia na Multiplay. I już mam prawie to, co bym sobie życzył. Góra dla mnie jest ok. Natomiast ten dół troszeczkę za ciemny. Czyli dodam maskę do tej warstwy, czyli mamy tutaj opcję Mask Layer. Wybiorę sobie Gradient. Cisnę Shift, żeby w ten sposób go przeciągnąć od góry do dołu, dokładnie pionowo. Tak? Do samego dołu. I teraz popatrzcie. U góry jest biały kolor, który biały kolor w masce niczego nie ukrywa. Tutaj wstawię czarny kolor, który ukrywa 100% wszystko. No i oczywiście od czarnego do białego, tak jak widać na masce, powstała skala szarości. Im ciemniejszy kolor, tym bardziej ukrywa, prawda? Czyli mam teraz na dole, jeżeli zrobimy to w ten sposób, jeszcze wcisnę Shift i ściągnę w dół, o, tak, mniej więcej, czyli na dole jest to mniej więcej tak jak w oryginale, prawda? Tam się specjalnie nic nie zmienia, troszeczkę, ale góra jest o wiele ciemniejsza. No o to chodziło. Chodziło mi o rozjaśnienie troszeczkę tego dołu. Może jeszcze w dół to ściągnę i oddalę widok. I przesunę ten węzeł poza obszar. Wcisnę Shift, żeby to pionowo było. Jest OK. Tak, narzędzie Move Tool. I popatrzmy, prawda? Poprzednio, po nowemu. Poprzednio, po nowemu. Na dole niespecjalnie się zmieniło. Troszeczkę oczywiście musi być ciemniej, no ale nie za dużo. Fajnie. Nowa warstwa dopasowania, nie, przepraszam, nie dopasowania, nowa warstwa Add Pixel Layer. Trzeba ją wypełnić czarnym kolorem. I teraz jeśli chodzi o kolorystykę, mamy kolor, który nazywa się kolorem pierwszoplanowym, czyli w tym przypadku jest to ten kolor czerwony tutaj. To kółeczko, które jest na wierzchu, które zasłania drugie kółeczko, to jest kolor pierwszoplanowy. To, które jest pod spodem, to jest kolor drugoplanowy. Oczywiście tą warstwę chcę wypełnić czarnym kolorem. I tu mamy bardzo fajne opcje, bo mamy do wyboru na przykład Flood Fill Tool, ale to akurat do wypełnienia całego obszaru dokumentu, warstwy, nie jest to jakieś tam dobre narzędzie. Można użyć. Lepszym rozwiązaniem jest Edit Fill with Primary Color na czerwono, prawda? Bo jest czerwony jako pierwszoplanowy. Edit Fill with Secondary Color. Czyli czarny, czyli to, co mnie interesuje. Albo opcja całkowitego swobody wyboru koloru. Fill, Custom Color. Wybieramy, jaki potrzebujemy. I to samo. Primary, Secondary, In Painting, In History. Jeszcze to o tym też wspomnę. Więc wybieramy Secondary Color, tak? Czarny, Apply, gotowe. Dodam efekt szumu. I to jest opcja oczywiście filtrów, one są tutaj, noise, add noise, z tym, że wybierając filtry tutaj, z tej pozycji, nie utworzy mi się warstwa, która pozwoli mi na edycję. Wybierając tutaj, prawda, zakładka live filters, wybieram add noise, została dodana, proszę bardzo, add noise, została dodana, prawda, warstwa specjalna, która no, wydaje jakby, prawda, tworzy efekty w tym przypadku, ale ma już w sobie maskę i w każdej chwili mogę to edytować. Dobrze, więc tak, monochromatyk trzeba zaznaczyć, Gaussian i no takie wartości, no wiem, z około 60, może 59, mogłoby być, wydaje mi się, że mogłoby być w ten sposób. OK. Tak jest. Jeżeli oczywiście jesteśmy gotowi, to klikamy w krzyżyk
Tym sposobem zamykam okienko i mam po prostu gotowy efekt. Chciałbym go wyedytować. Dwukrotnie w ikonkę. Proszę bardzo, zbyt intensywnie, zmniejszmy troszkę. 56, proszę bardzo, zamykam, gotowe. Jak widać, w każdej chwili mogę sobie to edytować. Ale zrobimy troszeczkę inaczej. Usunę tą warstwę. Zanim cokolwiek zrobię, utworzę grupę z tej warstwy, czyli klikam w tą ikonkę Group Layer. Jest to grupa. No, na razie w tej grupie nic nie ma poza właśnie warstwą czarną. Zaznaczę ją i teraz dodam właśnie Add Noise. Proszę bardzo, Add Noise. Oczywiście z tymi podobnymi ustawieniami, tam było 56, ale się nie mylę. Enter, oczywiście kliknę, wcisnę Enter, żeby zatwierdzić, żeby zobaczyć na podglądzie, jak to się prezentuje. Może być, tak? OK, teraz dodam opcję związaną z wybiórczym ustawieniem tych gwiazd. Czyli Adjustments, Levels. I tutaj White Level, ten suwak w lewą stronę. No, do wartości mniej więcej 44%. Black Level w prawą stronę. I teraz sobie musimy zdecydować oczywiście, ile chcemy widzieć tych gwiazd. Mniej, tak, będzie ich malutko, prawda? Jeżeli przesunę w lewo, to będzie, aż za dużo teraz jest, to nie jest dobry pomysł. A może tyle. No, jest OK, wydaje mi się. Tak, czyli 23%. I po prostu zatwierdzam. Wszystko jest w tej grupie, czyli wszystko dotyczy, prawda, tej warstwy, którą utworzyłem. Tak, fajnie, ale teraz, ja cały czas widzę czarny kolor, prawda? I tu jest taki specjalny tryb mieszania, zaznaczam oczywiście tą warstwę z tą grupą, który nazywa się Screen, gdzie w tym trybie mieszania, proszę bardzo, czarny kolor znika. W ogóle go nie widać. Wybieram ten tryb mieszania. Gotowe. Co musimy zrobić teraz? No oczywiście musimy usunąć, nie będę usuwał, tylko zamaskuję te gwiazdy, których nie powinno być widać. No tutaj na pewno nie, prawda? Tam, gdzie chmura, też nie, no bo chmura zasłania, prawda? Ta duża chmura tutaj u góry też zasłania gwiazdy. Tam ich nie powinno być widać. No więc dobrze, dodam oczywiście tutaj maskę, czyli mask layer. Na początek gradient znowu, na masce. Z tym, że na masce nie będzie to kolorowy gradient, oczywiście tak jak wcześniej, a czarno-biały. Czyli od góry wciskam Shift, żeby znowu pionowo to ładnie przyciągnąć. Na dole czarny kolor i już widać na dole gwiazdy zniknęły. I w takim ustawieniu dla mnie może to pozostać, jak najbardziej. Może troszeczkę ten biały kolor ściągnę w dół. O właśnie, żeby tutaj u góry, gdzie jest najciemniej, prawda? Żeby one były najbardziej wyraziste, te gwiazdy. Dobrze, jeszcze rozwinę tu grupę. Maska musi być zaznaczona, ta warstwa z maską. Wybiorę narzędzie tutaj pędzel i paintbrush tool oczywiście. Krycie, no powiedzmy gdzieś tak około 30 mniej więcej. Hardness 0. Hardness to jest twardość końcówki. Musi być bardzo miękka, czyli 0. Nawiasem kwadratowym teraz, prawym, powiększam końcówkę tego pędzla. Lewym wciskam teraz, zmniejszam. To jest bardzo prosta operacja. No i tam, gdzie chmury oczywiście, to wielokrotnie, tak malując jakby, prawda, no nie maluję, maluję czarnym kolorem na masce, prawda, widać, prawda. No ale w ten sposób właśnie maskuję, ukrywam te gwiazdy, gdzie nie powinno ich być na chmurach, prawda. No to jest oczywista sprawa, że przez takie ciemne, mocne, gęste chmury to gwiazd, prawda, nie widać. Tak, teraz jeszcze tutaj zbliżę sobie widok, zmniejszę końcówkę pędzla, bo te chmury tutaj są, prawda, małe. O. Tutaj. I tak tych gwiazd nie będzie za dużo, ale wydaje mi się, że taka wielkość właśnie będzie w sam raz. No dobrze, tu jeszcze chmury, tak, dojdę na szybko, prawda, może niezbyt dokładnie, bo to troszeczkę zabawy jest oczywiście z tym. A nie chcę, żeby tutoriale trwały tam 20 i więcej minut, absolutnie nie. Wiadomo, co trzeba zrobić, prawda? Trzeba na chmurach, o, tak jak tutaj, prawda? Można troszeczkę te opacity podnieść do 60 nawet. To troszeczkę szybciej będzie, tutaj większy pędzel, bo ta chmura jest duża. Tutaj z tych chmur, prawda? Tak, i jeszcze popatrzmy, tu jest, jak widać, biała taka kłębiasta chmura, tutaj coś jest, tutaj. No, tutaj wiadomo, to absolutnie nie może ich być. Prawda?
taki prosty przykład fotomanipulacji. Popatrzmy, tutaj też są chmury, tutaj, na tej, tutaj też jeszcze takie kłębiaste. Ok, to jeszcze mamy, mielibyśmy no, wstępnie, prawda, gotowy efekt, ale jeszcze, a mianowicie dodam troszeczkę koloru tym gwiazdom. Utworzę nową warstwę u góry, piksel, wybiorę gradient i tym razem przeciągnę go poziomo, tutaj wciskam shift i poziomo. No i zróbmy takie trzy jakby strefy kolorystyczne. Czyli tak, ten tutaj, no, szybciutko węzeł, to będzie czerwień, może czerwień, nie, niech to będzie taki fiolet, o. O, mniej więcej coś takiego, tak? To tak klikam troszeczkę, prawda? O, świetnie. Po środku klikam, dodaję kolejny taki węzeł w ten sposób. Zróbmy to niebieskie i ten tutaj na końcu klikam, aby był aktywny, zielone. No, ale znowu klawisz V, Move Tool, znowu mamy, prawda, gradient. No, trzeba to po pierwsze zmienić go, tryb krycia na kolor. Oczywiście kolorowe jest w tej chwili całe zdjęcie, nie o to mi chodziło. Chodziło mi tylko, aby gwiazdy były w tej strefie, były takie no, zielone. Tu po środku nie widać ich dużo, no ale troszeczkę jest niebieskie. A tutaj no, taki ciemny fiolet, prawda? Po prostu trzeba wrzucić to do grupy. O, proszę bardzo. I gotowe. Proszę bardzo. Gwiazdy zielone tutaj przechodzą w niebieskie i fioletowe. Zbyt intensywnie. Oczywiście trzeba tutaj kliknąć na strzałkę, rozwinąć grupę. Warstwa z gradientem musi być zaznaczona i jej krycie opacity. Prawda? Zero, no to nie ma kolorów z powrotem, tak? Więc troszeczkę tych kolorów tylko dodamy, nie za dużo, około 30%. Fajnie. Wrócę jeszcze na maskę, zbliżę widok, tak? I trochę za gęsto jest, prawda? Tych gwiazd. Wobec tego znowu pędzel, czarny kolor, krycie tym razem 100%, malutki pędzel, taki mniejszy, gdzie o, na przykład obejmie, prawda? Te dwie gwiazdy, klik, prawda? Usuwam, przerzedzam je troszeczkę. Może być ciut większy pędzel, prawda? Żeby ich tak dużo, aż tam, prawda? Nie było. To samo tutaj jeszcze popatrzmy. Można spojrzeć tam, gdzie chmury są, żeby jeszcze to wykasować. Prawda? Żeby tych gwiazd... No jest sporo tych chmur. Musiałbym więcej czasu poświęcić na to, prawda? Żeby tylko te gwiazdy były naprawdę w przestrzeniach między chmurami. No tutaj to na pewno nie mogą być. Tutaj to też absolutnie. Teraz je lepiej widać, jak są kolorowe. Prawda? Tutaj na chmurze też widać. Też trzeba to, o właśnie, zamaskować. Tutaj absolutnie, tutaj nie może być widać gwiazd. Popatrzmy, tu jest przestrzeń, troszeczkę blade, takie ledwo widać, ok, fajnie. Tu mamy chmury znowu, tak, czyli tutaj też na tych chmurach nie. Tak, czy nawet można tą operację wykonać po nałożeniu kolorów. I wtedy je lepiej widać po prostu, te gwiazdy. No i tutaj je przerzedzimy troszeczkę, prawda, tu jest ich tak wybiórczo, byle jak, tak powiem brzydko, na pałę po prostu. Klikam raz, dwa i już po prostu. Troszeczkę będzie ich mniej, prawda? Popatrzmy jeszcze, no tutaj jeszcze większy pędzel i też tutaj są, tu są chmury, też trzeba to wykasować. Tutaj, prawda, o. No dobrze. Oddalę widok, proszę bardzo. I okej, prawda? Efekt gotowy z takiego zachodu słońca, który był no wczesną porą, teraz już jest prawie noc. Widać, prawda, pierwsze gwiazdy na niebie, no trochę ich za dużo jednak jest, trzeba by to jednak poprawić, no, ale już to zostawię, bo nie chcę, żeby tutorial trwał pół godziny. Zapraszam oczywiście do kolejnej części, ciąg dalszy, tych filmów powstanie mnóstwo. Teraz przeniesiemy się troszeczkę dla odmiany. Wiemy już doskonale, jak działają warstwy. Przeniesiemy się dla odmiany do narzędzi po prostu, tak? Pewne narzędzia używałem już przy tej fotomanipulacji i teraz po prostu je omówię.